YouTube, Spotify, Google, Homikuj, Wikipedia, Ninateka. Wszyscy pewnie doskonale znacie te ikony. Są to popularne serwisy i platformy, na których za darmo możemy korzystać z różnych treści. W Wikipedii sprawdzimy informacje, na Spotify posłuchamy muzyki, z Homikuj ściągniemy książkę. To oczywiście tylko przykłady. Jak to się dzieje, że oferują nam one za darmo treści i usługi? Milton Friedman, wybitny ekonomista i laureat Nagrody Nobla, powiedział kiedyś, że nie istnieje coś takiego jak darmowy obiad. Co oznacza to powiedzenie? Otóż chodzi w nim o to, że wszystko ma swoją cenę. Albo inaczej, wyprodukowanie każdej rzeczy, każdego dobra lub usługi kosztuje. Tymczasem wydaje się, że w internecie ta zasada zupełnie nie obowiązuje. Czy faktycznie? O tym więcej w dzisiejszym filmie. Najważniejszą kwestią, którą należy ustalić na samym początku, jest rozróżnienie pomiędzy tym, co jest faktycznie darmowe w sieci, a tym, co tylko tak wygląda. W sieci mamy rzeczywiście dostęp do wielu treści i usług, które są nam udostępniane za darmo. Należą do nich wspomniana już Wikipedia, Linux, czyli alternatywny program operacyjny, albo też FMA, co oznacza Free Music Archive, darmowe archiwum dźwięków. Polecam zresztą zajrzeć na stronę otwartezasoby.pl. Tutaj znajdziecie więcej przykładów. Tego rodzaju zasoby tworzone są w ramach działalności, którą ekonomiści nazywają dziś gospodarką daru. Darmonomią, produkcją społeczną albo też wikinomią. Tworzą ją pasjonaci, którzy mają wystarczająco dużo czasu, aby poświęcić się takiej działalności. I nie zależy im wcale na zarobku. Robią to dla psychicznego, dobrego samopoczucia. Albo w celu tworzenia więzi społecznych. Albo też dla nagrody, która jest po prostu odroczona w czasie. Można wówczas przybrać formę uznania ze strony innych osób. Służy więc budowaniu wizerunku, reputacji. Tak działają chociażby społeczności programistów, którzy przygotowują darmowe aplikacje, albo wikipedyści, którzy dzielą się z innymi swoją wiedzą. Korzenie tego rodzaju działalności sięgają początków internetu. Wtedy to właśnie pierwsze rozwiązania technologiczne były tworzone bądź na uniwersytetach, bądź też przez programistów, pasjonatów. Jednym z głównych przedstawicieli tej tak zwanej kultury hakerskiej jest Richard Stallman. Jest twórcą Free Software Foundation, czyli Fundacji Wolnego Oprogramowania. Jej misją jest tworzenie, ochrona i promocja wolności użytkowania, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania programów komputerowych. Programiści, którzy współpracują z fundacją, tworzą aplikacje komputerowe, które każdy użytkownik może dowolnie wykorzystywać, dzielić się nimi i je modyfikować. Równolegle z ruchem wolnego oprogramowania działa ruch oprogramowania o otwartym kodzie. Wywodzi się on od Linusa Torvaldsa, fińskiego programisty, twórcy Linuxa. W ramach tej działalności powstaje wiele programów, tak zwany open source, chociaż nie wszystkie są darmowe. Innym przykładem darmowych zasobów jest wymieniona już wcześniej Ninateka. Jest to platforma z filmami dokumentalnymi, fabularnymi, animacjami, zapisami spektakli teatralnych i koncertów. Znajdziemy tam również audycje radiowe. Ninateka została utworzona w ramach Narodowego Instytutu Audiowizualnego, a jej celem była cyfryzacja, archiwizacja, udostępnianie i promocja polskiego dziedzictwa kulturowego. Instytut zaś podlegał Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zasoby Ninateki również są udostępniane za darmo, ale w tym wypadku jej działalność jest finansowana z pieniędzy podatników.
Dlatego, chociaż możemy tam oglądać materiały wideo i audio nieodpłatnie, pośrednio za to płacimy. Państwa wspierają wiele takich projektów. Związane są one często z obszarem kultury i dziedzictwa narodowego. Szczególnie w Europie, gdzie kwestie te uważa się za istotne dla rozwoju europejskiej tożsamości i zachowania różnorodności kulturowej państw europejskich. Drugim rodzajem zasobów, do których często uzyskujemy dostęp za darmo, są platformy takie jak Homikuj, czy też serwisy torrentowe, które działają w technologii P2P. Możemy na nich znaleźć nieprzebrane skarby, muzykę, filmy, seriale, książki czy gry wideo. Jak działają takie platformy? Mają one status pirackich, gdyż rozpowszechniają treści chronione prawem autorskim bez zgody właściciela praw. A w wielu systemach prawnych na świecie działalność taka jest nielegalna. A co ze ściąganiem? W wielu państwach Unii Europejskiej ściąganie takich treści jest również niedozwolone i można za to odpowiedzieć przed sądem. Były już przypadki karania internautów za pobieranie takich treści. W Polsce autorytety prawne nie zgadzają się, czy korzystanie z takich usług jest dozwolone, czy nie. Zgodnie z polską ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabronione jest rozpowszechnianie treści chronionych prawem autorskim. O ściąganiu nie ma mowy. To jednak, o czym warto pamiętać, to fakt, że tworzenie takich treści wymaga od ich twórców ponoszenia kosztów, zakupu sprzętu i materiałów, a przede wszystkim pracy twórczych ludzi. Dlatego warto sprawdzać, czy dzieła, do jakich uzyskujemy dostęp w internecie, na pewno są rozpowszechniane za zgodą ich autora. Mówią o tym chociażby tak zwane wolne licencje, na przykład Creative Commons. Więcej informacji o takich licencjach znajdziecie tutaj. Jeśli autor nie wskazał wyraźnie, że dzieli się swoją twórczością z publicznością za darmo, warto się zastanowić, czy nie powinniśmy mu tego jakoś zrekompensować. Docenić jego pracę. O tym, jak można to zrobić, znajdziecie informacji w osobnym filmiku. No i wreszcie trzeci rodzaj zasobów, który oferowany jest nam za darmo w sieci. To produkty i usługi udostępniane często przez wielkie międzynarodowe firmy. Te wiodące określa się skrótem GAFA lub GAFAM, albo nazywa je Big Tech. To Google, Amazon, Facebook, Apple czy Microsoft. Więcej na ich temat znajdziecie w innym filmiku. Link do niego tutaj. Jak to się dzieje, że stać je na to, aby oferować nam, konsumentom, część swoich zasobów czy usług online za darmo? Kiedy tworzymy konto w mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie czy Facebooku, musimy zaakceptować regulamin oraz informacje o wykorzystywaniu przez serwis naszych danych. Najczęściej nie czytamy tych długich tekstów, prawda? A to właśnie tam znajdziemy informacje o tym, w jaki sposób właściciele tych platform finansują swoje usługi. Możemy więc przeczytać wyjaśnienia o wykorzystaniu danych osobowych użytkowników, takich jak informacje o aktywności i zainteresowaniach. Tych informacji udostępniamy sami bardzo dużo poprzez nasze lajki, wrzucane zdjęcia czy komentarze. W ten sposób tworzony jest nasz profil i do tego profilu algorytmy dopasowywują nie tylko treści sponsorowane i reklamy, jakie są nam wyświetlane. Od tego również zależy, jakie w ogóle treści do nas trafiają. Każdy użytkownik otrzymuje na tacy sformatowany specjalnie dla niego obraz świata. Również usługi oferowane przez Google, a jest ich bardzo wiele, począwszy od samej wyszukiwarki, przeglądarki Chrome, poprzez system Android na naszym telefonie, w tym także mapy, po serwis YouTube zbierają o nas dane. A to właśnie dane stanowią dziś główną wartość dla gospodarki. Dane o naszych zachowaniach, preferencjach, o nas samych po prostu. Wartościowa jest także nasza uwaga, szczególnie cenna dla producentów różnych dóbr i usług. Wydaje się, że to nic złego, że wszystkie firmy aż tyle o nas wiedzą. Większość z nas nie robi przecież nic złego,
nie musimy się więc niczego obawiać. Problem jednak może pojawić się wtedy, gdy informacje o nas dostają się w niepowołane ręce. Zdarzają się przecież wycieki danych wrażliwych, nawet z najlepiej zabezpieczonych baz. Problematyczne może być również wykorzystanie takich informacji w celu manipulacji naszymi poglądami i zachowaniami. Słynna jest już dziś historia wyborów w USA, w których wygrał Donald Trump. Po kilku latach od wyborów wyszło na jaw, że brytyjska firma doradztwa politycznego Cambridge Analytica wykorzystała dane z Facebooka w celu manipulowania zachowaniami wyborców. Podobnie było, jeśli chodzi o Brexit. W tym wypadku nie chodzi więc już o zakup pary butów, która może się nam nie spodobać. W grę wchodzi porządek społeczny i demokracja. Dlatego włączmy krytyczne myślenie, bo Milton Friedman miał całkowitą rację. Nie ma darmowych obiadów. Również w sieci.